pomysły na wywożenie i spalanie no chyba nie są najlepszymi pomysłami, tym bardziej, że będzie pewnie to trudne. Każdy kraj, my też się zresztą bardzo bronimy i wprowadziliśmy zakaz sprowadzania odpadów komunalnych i tych, które są z przetworzenia odpadów komunalnych, więc nie sądzę, żeby inne kraje chętnie to przyjmowały. Natomiast mechanizm spowodowany był tym, te tworzenia zapasów frakcji kalorycznej, że jednak w wojewódzkich planach gospodarki odpadami były określone limity dla poszczególnych, no choćby spalarni. Te limity były przydzielone, ale niestety nie powstały spalarnie. To jest ważne. Oczywiście to można tłumaczyć tym, że no jak mam jedną, to po co konkurencję dopuszczać? Wobec tego lepiej trzymajmy się i windujemy tą cenę w górę. Myśmy w ustawie ostatnio nowelizowanej, ustawie o utrzymaniu czystości w porządku w gminach, znieśli regionalizację. Mało tego, będą wygaszone te limity na spalarnie, które nie zostały wykonane. A więc otwiera się rynek dla nowych spalarni. Mam nadzieję, że tak jak zwykle wolny rynek reguluje sobie znakomicie wszelkie ułomności. Jeśli się uwolni limity, tak tutaj liczę na to, że te limity, uwolnione limity będą zagospodarowane i tym sposobem będzie znacznie większa oferta. Mamy możliwości, bo w tej chwili spalanych jest około 1 000 000 ton odpadów. Spokojnie możemy 3-4 milionów ton odpadów tych frakcji kalorycznych spalać, więc naprawdę jest tutaj pole do działań.